Cześć kochani, witam się z wami w takiej pięknej scenerii. Jesteśmy dzisiaj na sesji ślubnej. Co to? Aha. Mech pierwszy raz widzi. Nie wolno wejść do urzędu, ale czekamy pod. I za chwilę będziemy robić zdjęcia ślubne. Nie można też wejść na zamek, wielka szkoda, bo jest informacja, że jest to prywatny budynek, co mnie bardzo dziwi, bo kto kupił ten zamek? Niech pisze w komentarzu. Dlatego czekam, jestem uzbrojona, zaraz wam pokażę, co mam ze sobą. Oczywiście aparat umorusany od makijażu, no to zawsze. Mam ze sobą obiektyw. Obiektyw, słuchajcie, 18-55 do zdjęcia grupowego. Ale mam też drugi obiektyw w torbie podręcznej. Proszę, zapakowany tak specjalistycznie właśnie w materiał. I mam ze sobą 50-tkę, mały obiektyw do zdjęć. Także tak, przyjechali ze mną ci, bo chcieli iść sobie na spacerek przy okazji. To będzie szybka sesja dzisiaj, bo i tak nie ma warunków. Mam ze sobą również plecak. A w plecaku mam jeszcze dodatkowo lampę, gdybyśmy robili zdjęcia w środku. I mam też ze sobą blendę. Także mam też zapasową baterię. Także będziemy działać. Najpierw ten... I HK? List? A czemu się boisz? Ale pisze, że nie ten. Nie, to jest... Czemu? No się boję, że jakiś rachunek. Nie, to jest, że głosowanie będzie, jakieś wybory, bo już otworzyłam. Ja to się boję, że z tego, handwerki przyjdzie, bo... A to handwerkę miałem na myśli. A nie, to nie jest handwerka. Aha, handwerka jak jest? H. Nie, handwerka jest H. H coś. No ciekawe, czy to trzeba płacić tu w Magdeburgu, czy nie. Mam złe przeczucia. Aha, ale przyszedł też jakaś paczka i to pewnie jest dres Melanie, bo zamówiłam jej z Vinted. Także zrobimy unboxing. Otworzymy. Misia, zaraz pokażę, jaką piłkę dostałaś, tak? A nie, Boże! Płoto jest. Fotograficzne. Co tydzień przychodzi twoje. Przygody na to jedną. Dobrze. Ale to jest na sesje urodzinowe. Cudowne. Także zamawianie na Ali bądź na Wishu jest super. Bo przychodzą rzeczy pół roku później i ty nie wiesz, co to jest i masz taką niespodziankę, że po prostu to jest warte każdej ceny. Także idziemy teraz zjeść, bo dopiero wróciliśmy i potem porozmawiam sobie z wami. Muszę się odezwać, trochę się poskarżyć na moją szczelinkę. Misiu, ścisz telewizor. To ścisz. No, jesteś przy pilocie, nie, idziesz. No. Ściszysz, kochanie? Nie, lecz tu. Dlaczego? Sama. Ty powinieneś się nazywać Adam Beczek Wietrze. Adam Beczek Wietrze Dom. Kasia, proszę cię. Musi być. No, także przyszło mi tło fotograficzne i... Muszę zobaczyć, bo ono jest bardziej takie właśnie pionowe niż poziome. Muszę zobaczyć, jak je będę mocować. Bo możliwe, że trzeba będzie znowu takiego kijka dokupić. Nie wiem. Nie bądź teraz złośliwy. Będę. Czemu? Bo powiedziałam, że się powinieneś mieć na drugie wietrze. Mi jest ciągle zimno dzisiaj, bo też przemarzłam trochę na tej sesji. To ciepło było, co ty? Nie, mi było zimno. Trzeba ubrać.
Po prostu jeszcze miałam takie... Misiu, nie zmieści się tu. Miałam coś takiego, że po prostu wyzdrowiałam, ale gdzieś tam jeszcze tak w kościach. W ogóle, no w prawie by na kawę spadło. Mucha. Gdzie mucha? U góry mucha. Poczekaj. W ogóle dajcie znać, czy u was w mieszkaniu też jest tyle much. Tu jest takie zamuchowienie. Szkoda, że nie odkładaliśmy wszystkich much. Ja to się odkłada, jak tak chcę. Bo na moje by wyszło gdzieś z 20 od wczoraj. A na twoje? Nie wiem, Kasia. Ty w tym domu jesteś od liczenia, nie ja. No i w każdym bądź razie właśnie dzisiaj mi było cały czas zimno, a tutaj Adulek po prostu otwiera wiecznie okna. Mucha? Tak. Idzie ją wyrzuć do śmieci. Mucha będzie grała w piłkę. Proszę bardzo. Zostaliśmy tymi rodzicami, którymi nigdy nie chciałam być. Czyli upierdliwi rodzice z dziećmi. Mieszkający w bloku, dzieci, które mają piłkę. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. Jak nie miałam dzieci, zawsze mówiłam, że nie będę tym rodzicem, który kupuje dziecku piłkę do domu, bo piłka jest do grania na dworzu. Bo to może być dość upierdliwe, takie po prostu kulululu, kulululu, kulululu. Także sąsiedzi z dołu, przepraszam. Ile cię oglądają, przepraszam. Jak mnie oglądają, to przepraszam. Chodź, Adulek, zobacz te deski na ścianie, co ci chciałam pokazać. Wczoraj czytaliśmy w ogóle z moją Ewką, czytałyśmy znaki zodiaku. Co tam znak zodiaku, wiecie, oznacza tam cechy charakteru i w ogóle. No i po prostu Adam to się tak zgadza. Adam to jest po prostu... Sprawdźcie sobie koziorożec. To będziecie wiedzieli, kim jest mój mąż. Mój koziorożec. Ale pięknie te deski. Cicho, ciekawe co powie, co jej się nie podoba. Ma obiekcję do czegoś. Bardzo lubimy oglądać właśnie tego łysego Zgłoś Remont. Fajne robi projekty. Jest i on. Także wróciliśmy z zakupów. Też nie zrobiłam holu, no bo Adulek wszystko wypakował szybciutko. I nie zrobił wam na pewno holu, co? No oczywiście, że zrobiłem. W ogóle opowiem wam taką śmieszną historię. Mój mąż wczoraj poszedł do pracy na godzinę. O której wyszedłeś z domu? O 6. I o której byłeś w domu z powrotem? Przed 22. A wiecie dlaczego? Bo od razu po pracy pojechał na działkę. Miał tam kilka spraw do załatwiania. I sobie tam pojechał załatwiać sprawy. Kosteczkę, beczkę i takie tam sprawy. I nawigacja go tak wyprowadziła, że nagle dojeżdża, patrzy, a tam tak, nie ma drogi. Może wstawię wam fragment, to mi wyślesz, co? Nie ma drogi, jest rzeka. Po prostu urywa się ulica i jest rzeka i jest... I po drugiej stronie widać ulicę. I ja mówię, Boże, ale co zalało, że jakaś powódź, że chwilowo nie ma? Nie, okazało się, że można na drugą stronę dostać się barką. A właśnie, a to jest normalne, czy to jest teraz coś wylało? Nie, mi się wydaje, że to jest normalne. Tam już kursuje od... No cennik był tam od 2012. No to jest normalne. I mój mąż wraca i pokazuje mi filmik, jak po prostu spędził popołudnie autem na barce. Przepłynął się na drugi brzeg. Za 3 euro. Za 3 euro. Także no już tak naprawdę nudzi mu się już naprawdę. Także wczoraj miał wycieczkę statkiem. Jak promem. Jak promem.
Proszę, oto to jest ta piłka. Dostępna w Lidlu. 2 euro. Z Pepą. Myla się włosy, ci się naelektryzowały od tej piłki. No, także tyle. Nie, Dorka nie pracuje chyba. Także kochani, uciekam dopijać kawkę. Melasia, wzięłaś truskawki, to sobie teraz proszę bardzo jedz. I tak w sumie nic nie mam więcej wam do powiedzenia. No, także kochani, cieszę się za ostatni filmik, za wasze komentarze. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Możecie subskrybować mój kanał, jeżeli chcecie więcej. Wow, ale mega. Ej, posadź to. Rośnie, jo, z truskawki ta. Mega. Także kochani, subskrybujcie kanał, dajcie łapki w górę, piszcie więcej komentarzy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.